bulion drobiowy, pyszny bulion z koguta. Pracę z drobiem zaczynamy od założenia rękawiczek. Tak, drobiu nie myjemy. Kroimy koguta na części do rosołu. Będziemy potrzebowali 1,5 kg mięsa. Rosół ugotujemy w szybkowarze. Jeżeli go nie mamy, robimy to w garnku. Nasze 1,5 kg mięsa z koguta wędruje do garnka lub szybkowaru. Następnie 3 marchewki obieramy i dodajemy do mięsa. 1/4 korzenia selera obieramy i dorzucamy. 2 korzenie pietruszki obieramy i dodajemy. Odcinamy jasną część pora i wrzucamy do garnka. 1 gałązkę selera naciowego przekrawamy i dodajemy. Dosłownie kilka gałązek pietruszki przekrawamy i dorzucamy do garnka. 1 średnią cebulę obieramy i opalamy. To ważne. Ja to robię palnikiem, ale możecie to zrobić na palniku kuchenki gazowej lub na patelni o grubym dnie. Opaloną cebulę wrzucamy do garnka. Pora na 3 ząbki polskiego czosnku, które obieramy i dodajemy. Teraz przyprawy. 3 ziarna ziela angielskiego, 1 łyżeczka lubczyku, 3 liście laurowe, 0,5 łyżeczki pieprzu ziarnistego, 2 łyżeczki soli. Pora dolać 2 litry wody. Przykrywamy i gotujemy. W przypadku szybkowaru na średnim ogniu przez 30 minut od momentu, kiedy wszystko zacznie się gotować. W przypadku garnka minimum 3,5 godziny na takim małym średnim ogniu. Odcedzamy i gotowe. Tak przygotowany bulion dzielę na mniejsze porcje i mrożę. I używam w razie potrzeby. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentowania i oczywiście subskrypcji kanału. Do zobaczenia!